Ja nie wiem, chyba nie ma mieszkańca Polski, który by nie słyszał choć raz Pani głosu. Ja specjalnie nie zwracam na to uwagi, chyba że ktoś się bezpośrednio do mnie zwróci. To miło jest uciąć sobie pogawędkę, ponieważ to jest zawsze coś bardzo sympatycznego, życzliwego. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mi naurągał, więc może dlatego tak jestem otwarta i chętnie wchodzę w dialog. Ale pamiętam te czasy, kiedy jeszcze miałam małą córeczkę, ale właśnie nie tak, kiedy moja córka była mała. I ją to bardzo irytowało, kiedy spojrzenia ludzkie za mną wędrowały, albo ktoś tam sobie szeptał. No, więc wtedy ona tak odwracała się i mówiła, tak, ta pani to ta pani. No tak, ale to dzieci to rzeczywiście może drażnić, a ja nie zauważam. Chociaż czasami tak łapię się na tym, że ktoś tak bardzo natarczywie przygląda mi się. Ja idę ulicą i przemierzam jakiś odcinek i wydaje mi się, że cały czas to mi towarzyszy. I tak sobie myślę, mój Boże, czy ja dzisiaj jestem taka podobna do siebie, że tak wszyscy na mnie zwracają uwagę. No ale to jest mimo wszystko miłe. Powiadam, nigdy nie spotkałam się, żeby w ślad za tym poszło złe słowo wobec tego. Bardzo proszę mnie rozpoznawać.